Jego również powołał Bóg do specjalnej misji, do pasterzowania. Powołał go do tego, aby był dobrym pasterzem, a więc aby opiekował się, prowadził, przewodniczył całej ludzkości. Powołał go też do tego, aby był dobry. Dobry nie tylko dla tych, którzy go uznają i pójdą za jego głosem, jako głosem swojego pasterza, ale dla wszystkich. Można powiedzieć, że każdy z nas jest pasterzem dla swojego otoczenia. Przełożony dla podwładnych, ojciec dla rodziny, lekarz dla pacjentów, nauczyciel dla uczniów.